Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Shogunners. No, kontynuujemy naszą przygodę tutaj, znaczy trudno to nazwać fajną przygodą. No, motyw zemsty w tle. Znaleźliśmy się w tym reality show, gdzie no, w zasadzie wszyscy chcą nas zabić. No i my musimy jakoś przetrwać. No więc zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiaj. A w zasadzie jutro z punktu widzenia tej gry. Kimono. I teraz będą właśnie jakieś takie jakby odkrywane przed nami fabuła, szczątki fabuły związane właśnie z tą... z historią naszej bohaterki. Czyli tak jak wygląda na to, jakby nasza rodzina zginęła, została zamordowana. Red, you okay? You were screaming in your sleep. I'm fine. You better be. The episode's about to start. Odcinek się zaczyna. No zgadza się. Coś możemy zrobić? Nie, mamy iść chyba za na następny odcinek. Dobra. Moglibyśmy coś kupić, ale wydaje mi się, że chyba wszystko mamy. Przedmioty. Ty masz granat, ty masz apteczkę granat. Masz punkty życia 44, ty masz mało punktów życia. Poziom drugi, okej. No mamy tą sławę, moglibyśmy tutaj... W zasadzie trzy apteczki otrzymać, ale ja bym pozbierał na te punkty doświadczenia. Apteczki możemy kupić, a doświadczenia no tak nie jest łatwo. No, idziemy. Stare miasto. Dobra. Powracający czerpią Martę. Łowczyni nagród. Nas nazywają łowczynią nagród. Nie rozdzielamy się. So much for being open 24/7. Looks like the challengers will have to figure out how to get into the Mega Mall. That would be too easy, huh? Trap disabled. Okay, tu coś było skitrane. She's got another reward box. Okay, nagroda 100 kasy i apteczka. Bardzo dobrze. No i właśnie. Tutaj mamy co? Tutaj nie dostaniemy się. Karta jest potrzebna. Tu mamy leczenie, to na razie też nie potrzebujemy. Ach, kurczę, kamera trochę tak dziwnie pracuje. Tam jest jeszcze kolejna taka ta do wzięcia. Ale tam się tak łatwo nie dostaniemy. Tu możemy iść albo na górę. Nie możemy iść na górę. Zostawione. Tam była pułapka, widzę. Kurczę, jak mi będzie ta kamera zostawiać to. No właśnie, trzeba uważać. Tu mamy coś. Czerwony dywan. A to co? Za dużo krwi na jedną osobę. Dwie, trzy ofiary. Brzmisz jak gliniarz. Miałaś być łowczynią nagród. Za dużo z nimi spędziłem czasu, udzieliło mi się.
No nie jestem pewien, czy ona nie była policjantką. O Jezu, gościu wisi do góry. Dios. Dios. Czy jeden z uczestników. Kurde, jaki samochód. Tu widzę pułapkę. Zwiedzam tak dokładnie, bo no, można znaleźć różne znajdźki znaleźć. Took care of that trap. A tam u góry widownia. Nobody's gonna have time to stop for a snack during this challenge. Hey, over here. Okay. Damn, I thought you were Calamity Jane. Myślałem, że jesteś zimna Jolka. Podobna jesteś do niej. Mam nadzieję, że spotkasz Jolkę. Tak. Zostałem Jolkę. Potrzebujemy tego chyba. Nie, tego potrzebowalibyśmy. Zabawny. Plus 2-1. Zimna Jolka. Zniszczyła koszulkę mi. No bardzo dobrze. Ło. Okej. A, czyli z powrotem możemy się wrócić już. Okej. Widzę jakąś pułapkę. Disable that trap. Nie można za tak pobiec do przodu. Snagged another reward box. Granat odłamkowy. No dobra, a gdzie my mamy dalej iść? Halo? A tu, na dół. Okej. Uh-oh. No proszę. Prosto w zasadzkę, no. Dobra, ale kogo mamy tutaj? To jest co? Patus. Dwóch patusów. I to chyba nie jest jakoś tak bardzo problematyczne. Ale dobrze byłoby, żeby nie dać się postrzelić tutaj. My mamy teraz więcej obrażeń, bo mamy 7, a nie, dalej 7 do 9. Myślałem, że zmieniliśmy sobie broń, ale okej. Dobra, no to cóż. Szturm. Schowaj się tu. 9 obrażeń, unieruchomiony. To w sumie jak on jest unieruchomiony, to jest nawet całkiem nieźle. A ty masz co? Atak wręcz. Nie strzelać nie jest w tym dobry. 47 to tak trochę słabo. Kurczę, fajnie by byłoby gościa załatwić, ale jednocześnie się ukryć. No chyba to tylko możemy. 55% szans to jest trochę słabo. A 3 atak wręcz to jest jedna akcja. Kończy turę. No on będzie mógł tylko strzelać. My jesteśmy za częściową osłoną. Ale w myśl zasady, że jednak lepiej mieć jednego przeciwnika, który nas potencjalnie trafi, niż dwóch. No właśnie. No tu nie mamy za dużo szans. Kurczę, jesteśmy w takim głupim miejscu troszeczkę. Zróbmy tak, spróbujmy go tutaj wyciągnąć. Trzeba pamiętać o tym przeładowaniu. Almost daring her opponents to break cover. Dobra, jest gość bliżej. Nie jest tak wesoło tutaj. Tu masz 75%, więc to jest dobry pomysł. That's
a game changer. Bardzo dobrze, bo ty możesz go już załatwić, a tak wręcz. Do widzenia. Koniec pato kariery. And they make it through. They're not going down easy. Nagroda. Okej. To jest jeszcze nie koniec dnia, to jest dopiero jakaś jedna zasadka tutaj. Co mamy? C? A, ale no sławę mamy, tu jeszcze punktów umiejętności nie mamy. Sławę możemy odblokować, natychmiast zdobądź 1000 XP. Tylko pytanie, czy to jest dla ciebie? Lucky Punk, no właśnie. Bardzo dobrze, i co nam to dało? To było dużo? Było. Dobra, teraz możemy iść dalej. Chociaż nie wiem, to jeden punkt akcji po zabiciu wroga za pomocą standardowego ataku wręcz. To też nie jest złe tak naprawdę. A szczerze mówiąc, tu mamy co? 4 aż. Można by zbierać. Poprawa statystyk dodaje miejsce na przedmiot podręczny. No to może być przydatne. Ale tu mamy już 6, więc może na razie weźmy. Jedno miejsce na przedmiot podręczny, bo teraz sobie możemy tutaj na przykład apteczkę, granat. To już nie masz punktów umiejętności, to czemu się tu świeci? Takie coś do góry. Broń. To jest gorsze, dobrze. Okej. Okay. No nie ma już awansu. Coś tu się. Zaraz. Okej. Okay. Tu moglibyśmy ewentualnie coś kupić, ale nie wiem, czy my mamy kasę na to na razie. Nie mamy. The crowd always appreciates a chance to get up close and personal with the contestants. Gdzie byśmy celowali tutaj dalej? Wschodząca gwiazda, pewna siebie, zdobywaj 10 XP. Aha, czyli tu idziemy w XP. Tutaj 30% mniej obrażeń od pułapek, 20% zniżki przy zakupie przedmiotów podręcznych. Ja bym nie wiem, czy nie szedł w kierunku wschodzącej gwiazdy w tym momencie. 10% XP. Jakoś tak wolę szybciej się rozwijać. Tylko nie wiem, czy będziemy mieć tutaj. Kurczę, jaki gryzie piórek. Zapomniałem imienia, kurde. Okej. Rudowłosa. No to to nam da. Plus 2, plus 1. Dzięki, proszę pani. Nawet gość nie wie, jak mamy na imię, kurde. Co za po prostu bęcwał. No i gdzie mamy teraz iść? Teraz myśmy przyszli, przyszliśmy, aha, tu już nas odcięli w ogóle, tu nie ma przejścia, więc mamy albo tutaj do góry, tu jest w ogóle jakieś wejście też na dół, stąd żeśmy przyszli, tylko żeśmy, czy to żeśmy ogarnęli? To żeśmy ogarnęli, dobra. To żeśmy ogarnęli, tam nie wyjdziemy, bo tam nas przyblokowali. Więc jedyna droga wjedzie tędy. Tutaj tego chyba też nie otworzymy, żeby tutaj się dostać, bo tu widzę jest taki jedno miejsce ciekawe, ale o się mi to coś bardzo nie podoba. What? No i? A. No, żartujecie chyba. O kurde. Located a safe spot behind the wall of flame. And the challengers make their way through a scorching situation. A, dobra. Holy shit. No to było takie dziwne. Akcelerator. Wow, co to jest akcelerator? Implant?
trzeba zapierdalać. Dostępne dla Scarlet. Zasięg ruchu plus 1. No dobra. O, czy to jestem w stanie rozbroić? Chyba nie. Nic się nie pojawia, więc to trzeba ominąć. Jak kamera będzie tak wariować, to ja nie jestem zbyt zadowolony z tego. Okej. Okej. A wyszliśmy tutaj, przy tym mega molu. I co, dalej jest zamknięte? Okej. Dobra, zastanawiam się, czy jeszcze coś można zrobić, czy nie ma jeszcze jakiejś opcjonalnej misji. Bo tutaj było coś jeszcze, tak mi się wydaje. Ale to chyba niestety... Tam jeszcze było do otwarcia, zobaczmy, czy to będzie aktywne. Nie, to jest nieaktywne, więc musimy wrócić i jednak do tego mega mola iść. Okej. Promocja na garmażerkę. Obrońcy dwóch takich tych. Dobra, co ukradli księżyc. Patusy. Bierzcie póki ciepłe. Przeżycie jest na liście zakupów naszych zachodników. Okej. No dobra. Ile tu mamy? Tu mamy gościa. Czy ja dobrze widzę? Marty jest tu, Scarlet jest tu. Okej. To w zasadzie jakby w to trafić, to ten jest out. Czy ja jestem w stanie... tylko że to jest tam ukryte, kurde, gdzieś tam. Żeby trafić w tą beczkę, to byśmy musieli się troszkę postarać. Czy w ogóle gość jest w zasięgu tej beczki? Ach, niestety nie jest. Nie, jest. Jest w zasięgu tej beczki. No to co? Jakby szturmem tutaj podejść, to załatwimy tą tego gościa. Dobrze, że w tą sobie nie strzeliłem. Dobra, jeden z głowy. Wyeliminuję dwóch obrońców w jednej turze. Okej. Czy jest to możliwe? Chyba nie do końca. Niestety. Może trzeba było zaczekać z tym. Ale dobra, mamy jeszcze dwóch. To są dodatkowe jakieś tutaj... Te. ...45%. Trochę daleko jesteśmy od nich, szczerze, od Scarlet, więc ja nie wiem, czy nie powinniśmy troszeczkę się wycofać, tylko tak, żeby ich zainspirować, żeby sobie koło tego stanęli. No a ty? Taki spryciarz, kurde, poszli stamtąd. Takiś jest mądry, stąd jeszcze będą nadchodzić. Ten jest w zasięgu? Żaden nie jest w zasięgu. 56%. Wciągać ich tu? Ja bym ich tu nie wciągał już, tylko zaczął coś... A kiedy mamy szansę na trafienie? 25 to jest troszkę ciulowo. Tu jest też ciulowo. Kurde.
to defend his position. Ty sobie jeszcze masz dwa. Setting up a perimeter. On musi podejść pod tą beczkę, nie ma bola, żeby nie podszedł. Pytanie, czy jest w zasięgu? A ten co? Panie gościu. 75%? Nie, tą beczkę nie strzelaj. No to, to go w zasadzie załatwisz bez beczki. Masz 25%, kurde. Wiesz co, weź go czaśnij z ręki i już. Przeładowanie. Restocking on available bullets. O kurde, jeden punkt życia mu został. Ups, myślałem, że go zabije to. No to troszkę, żem sobie tutaj dowalił sprawę. Nie o to mi chodziło. Brak celów. Ups. Kiepsko. Trzeba było tryb warty zrobić. Pudło. A, tu nas trafili. No dobra, to teraz za długo się z nimi bawiliśmy, bo teraz będziemy mieć troszkę przekichane. Tu możemy Nie, tu jest Marty, tylko... Dobra, po kolei. Ta beczka mnie bardzo niepokoi. Tu jest niebieskie, tu jest niebieskie. 49%, ale on ciebie zajdzie z tej strony. Niestety. Tego możemy załatwić. Scarlet. Scarlet to najlepiej jakby zrobiła szturm. Na tego patusa. Kurde, za długo się trochę grzebałem. Marty musi tutaj iść, nie ma bola. Bo jak on nie pójdzie... Dobra, musimy tak zrobić. Ty idziesz tutaj. Scarlet. Turm. Tak, żeby ją dać w jakieś... Czy to jest jakaś ta... No tego nie zabijesz niestety, choćbyś nie wiem co zrobiła. On na pewno cię tutaj ogarnie. Ale tu jest, wydaje mi się, najbezpieczniej, bo możesz załatwić tego. Ach kurde. Ciągle sobie mylę, że to jest jednak... Nie, kurde, się nie przyzwyczaję do tego, bo jedno się akceptuje prawym klawiszem, drugi się akceptuje lewym klawiszem. Wiem, że tego zostawiam, ale no powiedzmy sobie szczerze, że ten cokolwiek zrobię, to i tak go nie załatwimy. Znaczy musielibyśmy się skupić we dwójkę, a wtedy ten gość mnie zajdzie tu od tyłu, ten by też coś zrobił, a tak jesteśmy w stanie tego załatwić i tylko ten, tamci będą daleko, mam nadzieję.
właśnie, brak amunicji to też nie jest dobrze. Trzeba było... Nie trzeba było przeładować, nie. On w ogóle tam poszedł. My jesteśmy za częściową osłoną. Tak, tak, podejdź jeszcze troszkę, Patus. Dobrze, dobrze, dobrze. O to chodziło, tylko że ty niestety, kurde, nie masz w tym momencie, musisz przeładować. Bo to jest bardzo, bardzo kuszące. Mamy jakąś szansę, żeby w tą beczkę trafić? Jednego tylko załatwi. Ach, kurde. Mamy też granat. Możemy to zrobić w ten sposób. Bardzo dobrze. No tu by było dobrze, ale jesteś za daleko, więc dobrze byłoby cię wydostać za jakąś pełną osłonę. Nie masz co prawda tego szturmu. No więc zrobimy to tak. No tu by było idealnie, tylko nie wiem, czy on wtedy tu nie obejdzie mnie od tyłu. A jak tutaj pójdę, to on z kolei gdzieś ten, ale okej, dobra. Mam nadzieję, że oni nie mają granatów, bo to by było trochę... O kurde, zapomniałem o tym. Brak amunicji ma. No to tak jak i my, ale dobrze. W zasadzie teraz, gościu, jesteś 65%, to już cię mamy na widelcu, 75. Cyk, cyk. Absolutely brutal. Ty nawet nie musisz przeładowywać z butamu. Scratch one scum. No dobra. Ale udało się zrobić te dodatkowe zadania. Wyeliminuj dwóch obrońców w jednej turze. Nawet dwa razy żeśmy to zrobili. A Ramington jakiś. Ja was. No dobra. A, tam nam otworzyli. Okej. Okay. To co? Do tego możesz się podleczyć. Cyk. No, zakładam, że to leczy wszystkim. Punkt umiejętności ma Marty. 5 punktów zdobył. Co on tak szybko zdobywa? Co to mamy? Strzel do wroga, by go ogłuszyć, zamiast zadać obrażenia. Zawsze trafia. No to jest interesujące. Moglibyśmy też czekać. Tu jest zasięg ruchu. Tu jest bardzo dużo. Zmuś wroga do ucieczki. Nie działa na roboty. O kurde. Dobre miejsce. Nie, to weźmiemy to. Zostanie nam jeden punkt na różne inne rzeczy. Wstecz. No i broń mamy nową. Obrażenia 11 do 13. Dostępny. No czyli jest upgrade od razu. Okej. Okay. No dobra, zastanawiam się, bo podejrzewam, że jest jeszcze jedna czy dwie areny przed nami tego dnia, więc nie wiem, czy robić dłuższe odcinki, czy krótsze odcinki. Bo tu jeszcze chyba sporo nas czeka, tak mówię, to jeszcze sobie dooglądałem gdzieś. Więc to nas, podejrzewam, sporo czeka tutaj jeszcze zabawy. Właśnie. Teraz bym jeszcze zobaczył jedną rzecz. Czy mamy wszystko wyekwipowane? Tak. Tam jeszcze nie przejdziemy. No i możemy iść tutaj za tym wszystkim. No ale...
more luxury apartment buildings weren't condemned, they'd be a great place to watch the show from. No właśnie. To jest tak jakby opuszczone miasto przeznaczone na ten cały reality show. Ale dobra, będziemy się trzymać mniej więcej tak pół godziny na odcinek. Więc dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Ja jeszcze sobie troszeczkę ponagrywam. No i zobaczymy, jak się wam też to podoba. Trzymajcie się, cześć.